4 maja wspominamy błogosławioną Alessandrę Sabattini. Sandra, tak ją nazywano, urodziła się 19 sierpnia 1961 roku we włoskim Riccione nad Adriatykiem w prowincji Emilia-Romana. Jej ojciec był bankierem, a matka prowadziła dom. Sandra miała jeszcze młodszego brata. Była to rodzina głęboko wierząca. Gdy miała 4 latka, rodzina przeprowadziła się do oddalonego o kilkanaście kilometrów na północ Rimini. Tam proboszczem został brat jej matki, ksiądz Józef Bonini. Rodzina mieszkała na probostwie. Sandra od dzieciństwa była bardzo pobożna. Często spędzała noce na modlitwie i czytaniu Pisma Świętego w domowej kaplicy. Była przy tym normalną dziewczyną. Lubiła spacery nad morzem i lody truskawkowe. Była świetną sportsmenką, gdyż od dziecka z pasją grała w piłkę z bratem i jego kolegami, a jako nastolatka trenowała biegi. Grała też na fortepianie i śpiewała w chórze. Pełna życia, energiczna i roześmiana. Lubiła przebywać w gronie rodziny albo przyjaciół, których miała dużo. Czasem zdarzało jej się kłócić z rodzicami. Od 10 roku życia pisała pamiętnik, o którym nikomu nie mówiła. Odnaleziono go dopiero po jej śmierci. W nim kiedyś napisała: to życie, które ewoluuje, nie jest moje. Napędzane rytmem oddechu, który nie jest mój. Zanurzone w spokojnym dniu, który nie jest mój. Na tym świecie nie ma nic, co należałoby do ciebie. Sandra, zdaj sobie wreszcie z tego sprawę. To wszystko jest prezentem, który darczyńca może interweniować kiedy i jak chce. Zadbaj o dar, który otrzymałaś. Uczyń go piękniejszym i pełniejszym na moment, gdy nadejdzie jego godzina. Jej wujek, ksiądz proboszcz Józef Bonini, zaprosił do parafii młodzieżową wspólnotę papieża Jana XXIII. Członkowie tej wspólnoty pomagali osobom niepełnosprawnym i uzależnionym, zwłaszcza młodym. Sandra poznała wtedy księdza Oresta Benziego, założyciela tej wspólnoty. Szybko nawiązała z nim kontakt. Stał się jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Miała 13 lat, gdy pojechała na obóz w Dolomity z niepełnosprawnymi. Potem zapisała w swoim pamiętniku: nacharowaliśmy się jak woły, ale są to ludzie, których nigdy nie opuszczę. W tych słowach Sandra okazała się konsekwentna. Po zdaniu matury w 1980 roku rozpoczęła studia medyczne w Bolonii. Chciała pojechać jako świecka lekarka na misję do Afryki. Decyzję podjęła po długiej modlitwie i rozmowie ze spowiednikiem. Chcę wyjechać do Afryki jako misjonarka. Jest jeszcze tak wiele osób, które potrzebują ode mnie wiary i Twojej miłości, Panie. Zapisała w swoim dzienniku. Jednak nie chciała jechać sama, ale ze swoim narzeczonym Guido Rossim. Poznali się na zabawie w Bolonii. Guido wspominał po latach. Kiedyś zadzwoniła do mnie z pytaniem, czy pomogę jej w opiece nad autystyczną dziewczynką. Chciała ją zawieźć nad morze. Wykręciłem się brakiem czasu. Studiowałem wtedy inżynierię i akurat przygotowywałem się do trudnego egzaminu. A ona na ten mój argument ze śmiechem wypaliła, że dla potrzebujących trzeba mieć czas. Na pierwszy wspólny spacer Sandra zabrała Guida na cmentarz. Często tam chodziła. Lubiła oglądać zdjęcia na nagrobkach i zastanawiać się nad śmiercią. Ta refleksja pomagała jej odkrywać prawdziwy sens i wartość życia. Byli oni zaręczeni, planowali ślub, ale wcześniej postanowili przeżyć okres narzeczeństwa w czystości, co nie było łatwe w warunkach panującego wokół rozluźnienia obyczajów. 29 kwietnia 1984 roku razem jechali na spotkanie wspólnoty Jana XXIII. Gdy Sandra wysiadała z samochodu, potrącił ją inny samochód, co stało się na oczach jej narzeczonego. Z ciężkimi obrażeniami przetransportowano ją do kliniki. Po 3 dniach walki o życie zmarła w szpitalu 2 maja 1984 roku w wieku niespełna 23 lat. Ksiądz Józef Bonini wspominał: największym problemem było dla mnie wtedy stanięcie wobec mojej siostry, mamy Sandry. Co mam jej powiedzieć?
co powiedzieć matce, której młoda córka właśnie zginęła w wypadku samochodowym. Zobaczyłem siostrę przed wejściem do domu, gdzie wystawiona była trumna z ciałem, wokół pełno ludzi. Podszedłem i spojrzałem na nią, ale to ona pierwsza przemówiła. Mieliśmy świętą, bierz swój brewiarz i módlmy się, jak ona. Przy innej okazji ksiądz Józef Bonini mówił o niej. Ona mogła żyć tak pięknie, ponieważ swój dzień zawsze zaczynała i kończyła na kolanach. Tą gorliwością mnie, kapłana, często zawstydzała. Nieraz, gdy wchodziłem o świcie do kościoła, widziałem, jak trzyma w rękach mój kapłański brewiarz i modli się. Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dawała jej siłę. Kilka dni przed śmiercią Sandra w swoim pamiętniku napisała: „Nie, nie można i nie trzeba rezygnować z walki. Pan jest ze mną, kogo miałabym się lękać? Chcę Cię kochać, kochać każdego dnia, w każdej chwili życia, nawet w najbardziej absurdalnych sytuacjach”. Ta młoda włoska dziewczyna osiągnęła świętość, ponieważ głęboko i autentycznie przeżywała wiarę w zwyczajnej codzienności. W codziennym, prostym życiu kierowała się wiarą. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, błogosławioną Alessandrę, abyśmy wiernie Ci służąc za jej wzorem, podobali się Tobie poprzez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.